trenerów zespołów z Kielc, z Krakowa, z Płocka i z Obornik poprosiłbym tutaj do mnie. Musimy omówić szczegóły wyróżnień. Poproszę do stolika sędziowskiego trenerów przyjezdnych zespołów. Pana Pawła Gracaka. Pani Katarzyna, trenerka z Krakowa. Pani Katarzyna Powolska, trenerka z Krakowa. Poproszona do mnie. Pan Marek Arciszewski. Jest możliwy? Halo, wygraliśmy 28-25. Jeszcze chwila przerwy, umilimy odpowiednią muzyką. Thank you.
proszę Państwa, myślę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby uroczyście zakończyć ceremonię turnieju finałowego Łucików. Prosimy już nie rzucać piłkami, prosimy o zejście. Chłopcy, prosimy o zejście, ponieważ jest bardzo duszno, a wy się nagraliście. Proponuję, żebyście sobie usiedli. Zespoły sobie siadają, a my przeprowadzimy ceremonię zakończenia. Przedtem znamienici goście odwiedzili obornictwo hale, turniej finałowy Mistrzostw Polski, nazwany Pucharem ZPRP. Witamy serdecznie władze samorządowe naszego miasta z naszym włodarzem na czele, panem Tomaszem Szramą. Witamy panie burmistrzu. Jak najwyższe władze to i poseł naszego Sejmu, pan Krzysztof Paszyk. Witamy panie poseł. Witamy władze związkowe naszego klubu, pana wiceprezesa do spraw marketingu i komunikacji, pana Bogdana Sojkina, pana Bogdana Trojana, przewodniczącego kolegium ligi i prezesa naszego Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, pana Marka Bele. Witamy dyrekcję naszych szkół z panią dyrektor Justyną Bartolianasę, która bardzo przeżywała to spotkanie. Było widać emocje na jej twarzy. Witamy też koleżankę po Bachu, panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie, gdzie chłopcy finaliści wychowali się pod jej opieką. Witamy pani dyrektor. Gości do przedstawienia byłoby jeszcze więcej, ale witam was, drodzy rodzice, którzy stworzyliście tak piękną atmosferę na tej pani, co zostało uwieńczone sukcesem. I zaczynamy końcową kolejność zawodów. Czwarte miejsce SKR Wisła Płock. Zapraszamy kapitana zespołu, a pana Bogdana Trojana oraz pana posła Krzysztofa Paszyka prosimy o wręczenie pucharu za czwarte miejsce. Pamiątkowy puchar, pamiątkowy dyplom i pamiątkowe dyplomy dla poszczególnych zawodników. Proszę Państwa, proszę Państwa, emocje towarzyszą wszystkim. Ja dopiero ochłonąłem, przepraszam. Jest z nami jeszcze wicestarosta, pan Radek Cyranek, mój kolega z drużyny, jakże mógł z nim zapomnieć. Witamy panu wicestarosto. Przepraszam. I jest, o, pani starosta jeszcze jest. Już oślepłem od tego upału. Przepraszam bardzo. Pani starosta, pani Zofia Kotecka. Emocje udzielają się wszystkim. Błędy popełnia ten, kto nic nie robi. Tak mówią. Miejsce trzecie, prosimy o wystąpienie przed stół prezydialny TGE Wibe Kielce. O wręczenie medali brązowych, pucharu i dyplomu poprosimy starostę powiatową, panią starostę Zofię Kotecką i pana wicestarostę, pana Waldemara Cyranka oraz prezesa naszego związku, pana Marka Werle. Trzy osoby wręczają należyte pamiątki, medale. Przypomnę, że droga do finału była trudna. Rozgrywki zaczynają się we wrześniu zawsze poprzedniego roku.
żeby trafić do finału czterech najlepszych drużyn, trzeba odnieść wiele zwycięstw i trzeba zostawić wiele trudu na treningu i podczas meczów na parkiecie. Gratulacje dla zespołu PGE Gliwy Kielce. Klub z Kielc to uznana marka w całej Europie. Seniorzy w tym roku zajęli czwarte miejsce w Final Four Champions League, a dzisiaj młodzież tego klubu otrzymuje brązowe medale. A przypomnijmy, że pokonali w meczu o brązowy medal właśnie Wisłę Płock. Sponsorami pucharów i medali Związek Piłki Ręcznej w Polsce pokazały pamiątkowe medale, które zawisną na niejednej witrynie pędowego wyposażenia w waszych pokojach. Gratulujemy trzeciego miejsca. Trener zespołu pan Paweł Grecak. Gratulacje i pan Radka. Ogólne brawa. Dziękujemy. Dziękujemy. Prosimy o wstąpienie do swojego rzędu. I po bardzo emocjonującym meczu drugie miejsce w finale zajął zespół STS Kusego Kraków.
I proszę Państwa, walczyli dzielnie, zostawili wiele serca na parkietach całej Polski, ale też i Europy. Byli w Paryżu, byli w całej Polsce, a dzisiaj uhonorowali zakończenie rozgrywek złotym medalem. Opis zespołu, krótki profil. Zwyciężyli, ponieważ jak słyszałem, mają niesamowitą atmosferę w zespole. Zwyciężyli, ponieważ mają wyśmienitych trenerów. Zwyciężyli, bo mają doskonałych rodziców. Poprosimy jeszcze panią dyrektor Justynę Bartolionasek, która się tam ukryła, zginęła mi, żeby również chłopaków przybiła piątkę. Przepraszam, też zgubiłem naszą panią dyrektor, dzięki której właśnie nasi chłopacy wspierani edukacją, nauką, a jednocześnie możliwościami szkolenia się w trasach sportowych. Dzięki pani dyrektor możemy wyjeżdżać na zawody. Dzięki pani dyrektor mamy trasy sportowe, dzięki urzędowi miasta. I za chwilę uroczyste wręczenie pucharu, który trafia w ręce Polski, SKF, Sparta, Obornik.
prosimy o wstąpienie. Za chwilę nasze nagrody. Proszę Państwa, trzy nagrody dla najlepszych wyróżniających się zawodników. Najlepszym strzelcem został Filip Wroda, SKS Kusy Kraków. Plus nagrody indywidualne, nagrodami indywidualnymi są plecaki. Trzy. Pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe dla Oskara Millera, najlepszy bramkarz, Filipa Bramę, wyróżniającego się
Przypomnę, że najlepsza siódemka turnieju. Gratulujemy wysokich umiejętności. Na pewno trenerzy takie będą obserwować Was na zawodach w późniejszym okresie. Życzymy Wam dalszego rozwoju i abyście kiedyś reprezentowali nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Gratulacje! Pozostało nam wyróżnienia najlepszych zawodników z poszczególnych zespołów, a nagrodę wręczał będzie były trener reprezentacji narodowej juniorów, pan Jacek Okwiś. Zapraszamy, a do nas na środek zapraszamy Różewicz, Konrad, Pygiery, Wiwe Kielce. Janiszewski Mateusz, Wisła, Płock. Babczymonka, Igor, Pestares, Kusy, Kraków i Ruszkowski, Bartosz. Kiedy ta hala dopiero
zaczęła funkcjonować, pan Marek Arciszewski w roku 95 został mistrzem Polski młodzików, a pan Tomasz Witaszak wkrował mu razem wtedy przycierali szlaki dla złota, dla Obornik 24 lata temu jako zawodnicy. Kwiaty dla trenerów, wielkie brawa od zarządu. Gratulacje składa prezes naszego klubu, Arkadiusz Czapański, wszystkim zawodnikom z osobna. I cóż, wspomnienia zostaną na długo. Dziękujemy wszystkim zespołom, dziękujemy naszym gościom, kibicom. Atmosfera była napięta, gorąca.